Drodzy Państwo, spotykamy się dzisiaj w ramach projektu Generacja Pamięci, Śląski Zew na ratunek Rzeczypospolitej. W ramach cyklu akcji Polskie Towarzystwo Historyczne Udział w Cieszynie, Fundacja Wolens i drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika pragną przypomnieć naszych rodaków, cieszyńskich Ślązaków, którzy przed 100 laty w 1919-20 roku wyruszyli, by ratować odradzające się państwo polskie. Nasz projekt jest realizowany w ramach programu Wieloletniego Niepodległa, ściśle w ramach cyklu Koalicja dla Niepodległej. I nasze dzisiejsze spotkanie z panem Stefanem Królem jest poświęcone ściśle udziałowi cieszyniaków w wydarzeniach z 1919 roku, kiedy to pułk ziemi cieszyńskiej od stycznia do lipca brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej. Nasz gość jest historykiem, autorem wielu publikacji, współautorem m.in. monografii Śląska Cieszyńskiego, dziejów Cieszyna, a od kilku lat badaczem wnikliwie zajmującym się tematyką wojskową, który w 2018 roku opublikował pierwszy tom słownika poświęconego kawalerom Virtuti Militari ze Śląska Cieszyńskiego właśnie. I zdaje się, że dzisiaj o wielu tych postaciach też gdzieś tam będziemy mówili. Także panie Stefanie, bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. O panu zaangażowaniu i można by mówić dużo. Dość powiedzieć, że jest pan też od lat związany z Cieszyńskim Klubem Hobbystów. A dzisiaj zresztą jesteśmy w miejscu, które poniekąd też się wiąże troszkę z tym pana zaangażowaniem społecznym, bo Krzysztof Neścior w ramach Klubu Hobbystów, zdaje się, zaczął zakładać właśnie Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, gdzie właśnie się znajdujemy. Przy okazji serdecznie dziękujemy za gościnę. Także wracając do meritum, przed 100 laty cieszyniacy wyruszyli na wschód, by ratować Polskę. I z liczby kilkuset osób, wielu w sumie zostało, tak, na ziemiach Ukrainy i właśnie tym spotkaniem chcemy te postacie przypomnieć. Oddaję panu głos. Dzień dobry, dziękuję serdecznie, dziękuję za miłe słowa. Chciałbym zacząć od takich ogólnych informacji o wojnie polsko-ukraińskiej, bo ona w polskiej pamięci jest zapisana tylko pewnymi sloganami, takimi jak obrona Lwowa, lwowskiego Orlęta, ale jak to wyglądało, to niestety zaciera się już w pamięci historycznej, więc kilka słów takiego wprowadzenia, żebyśmy mieli ogólne pojęcie, jak ta wojna polsko-ukraińska wyglądała, jakie były jej przyczyny. I tak samo też, jakie były konsekwencje po jej zakończeniu. Więc musimy zacząć od tego, że kiedy się rozpadała monarchia austro-węgierska pod koniec I wojny światowej, to poszczególne te narody zamieszkujące wielonarodowościową monarchię myślały o swojej przyszłości i miały tam jakąś wizję utworzenia swoich własnych narodowych państw. I też taką wizję mieli Ukraińcy. Mieli oczywiście Polacy, to dla nas jest oczywiste. Natomiast Ukraińcy też mieli taką wizję i symbolicznie, taka dla nas Ślązaków ze Śląska Cieszyńskiego, Ukraińska Rada Narodowa powstała 19 października 1918 roku. Dla nas symbolicznie, no na Śląsku Cieszyńskim też nasza Rada Narodowa Polska powstawała w tym samym dniu i takie same działania były tam na, wtedy nazywaliśmy ten obszar Galicją Wschodnią, a no w 1919 roku będziemy raczej mówić o Małopolsce Wschodniej, żeby nie używać tej nomenklatury stworzonej przez zaborców, przez Austriaków.
Ukraińcy chcieli stworzyć swoje własne państwo i zaczęli przygotowania do militarnego przejęcia tych terenów. Te tereny były obszarem wieloetnicznym. Miasta były zamieszkiwane przez trzy narodowości głównie, przez Polaków, Żydów i Ukraińców. Wtedy ich nazywano Rusinami. I na przykład we Lwowie Polaków było 60%, Żydów około 30%, a mieszkańców pochodzenia żydowskiego było około 10%. Natomiast Ukraińskiego, tak? Ukraińskiego, tak. Było 10%. Odwrotne relacje były na wsi, bo większość obszaru Galicji Wschodniej była zamieszkiwana przez Rusinów i wieś była w dużej części, możemy powiedzieć, ukraińska dzisiejszym określeniem. Więc to był niełatwa symbioza i niełatwy sposób rozstrzygnięcia tego sporu. Ukraińcy postanowili przy wsparciu władz austriackich i cywilnych i wojskowych dążyli do tego, żeby przejąć władzę na tym obszarze i 1 listopada 1918 roku udało im się opanować znaczną część miasta Lwowa i proklamować Zachodnioukraińską Republikę Ludową. Tak całkiem nawiasem mówiąc, interesowały ich tereny po rzekę Zbrucz, która była granicą wschodnią Galicji. Za nią się rozciągały tereny dawnego Cesarstwa Rosyjskiego, no a w tej chwili tereny zamieszkiwane przez, czy inaczej, opanowane przez różne żywioły i przez rewolucjonistów, których możemy określać jako bolszewików, ale tam także Ukraińcy próbowali stworzyć swoją własną państwowość i tam powstawała Wschodnioukraińska Republika Ludowa. Mieliśmy dwa państwa ukraińskie, które w różnych okolicznościach, z różnych historycznych przesłanek wywodziły swoje istnienie i ze sobą za bardzo nie współpracowały. To jest taka dziwna sytuacja, ale tak to wyglądało. Polaków interesowały tereny tylko po linii Zbrucza. W samym Lwowie 1 listopada było bardzo mało polskich wojskowych. Byli tam tylko działacze polskiej organizacji wojskowej i niewielkie oddziałki zapasowe polskich formacji. Natomiast Austriacy zadbali o to, żeby w tej okolicy było więcej jednostek, dawnych jednostek austriackich złożonych z żołnierzy narodowości rusińskiej, które niejako automatycznie przeradzały się w oddziały ukraińskie. Te oddziały ukraińskie w ogóle będą funkcjonować pod nazwą Armii Halickiej, czyli to jest taka rosyjska czy ukraińska forma wypowiadania słowa Galicja, tak? Oni literę G nie wymawiają, zamieniają na literę H, więc Armia Halicka, no to jest właśnie armia jakby galicyjska, tak? I ona jest nazwą ogólną formacji ukraińskich, ale częściej do dzisiejszego dnia się mówi o nich jako o strzelcach siczowych. I walki za wschodnią Małopolskę zaczęły się na obszarze od Sanu, od Przemyśla, po rzekę Zbrucz. I właściwie wszystkie zostały opanowane przez Ukraińców. Jedynym miejscem taką wyspą to były dosłownie dwa ośrodki w samym Lwowie. Szkoła Sienkiewicza, gdzie był batalion zapasowy Wojska Polskiego i jeden z domów akademickich, w którym był oddział Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli POW. I to były dwa miejsca w Lwowie, w których 1 listopada 1918 roku gromadzili się Polacy do walki
o miasto Lwów. I przez 3 tygodnie we Lwowie toczyły się walki polsko-ukraińskie. Były one bardzo krwawe. Dopiero 22 listopada z Przemyśla przebija się dość niewielki oddział, bo 1500 żołnierzy polskich, którzy zasilają polskie oddziały we Lwowie. Oczywiście do tych polskich oddziałów we Lwowie zgłaszają się ciągle ochotnicy. Do historii przechodzą te dzieci lwowskie, które będą walczyć o swoje miasto. Kiedy brakło dorosłych mężczyzn, to uczniowie szkół lwowskich będą walczyć o to, żeby Lwów był, znalazł się w granicach państwa polskiego. Przez 3 tygodnie w takim okrążeniu te walki we Lwowie się toczą, aż Ukraińcy zostaną ze Lwowa wyparci i między Przemyślem a Lwowem wzdłuż linii kolejowej będzie taki przesmyk wąski, którym będą napływały posiłki i zaopatrzenie dla Polaków walczących we Lwowie, a wokół właściwie cały obszar Galicji Wschodniej będzie w tym momencie opanowany przez Ukraińców, ponieważ oni mieli wielką przewagę liczebną i także pod względem uzbrojenia. No, odradzające się państwo polskie miało wiele innych potrzeb, także militarnych, w związku z tym nie mogło, czy kierowało pod Lwów te oddziały, które nie były potrzebne w innych rejonach, na innych granicach Polski. I dosłownie we wszystkich garnizonach w całej Polsce tworzono oddziały, które ledwo co wyekwipowane, ukompletowane były, wysyłane do walki pod Lwów. W zasadzie ze Śląska Cieszyńskiego także jeden oddział zostanie wysłany w styczniu 1919 roku. Ta przewaga ukraińska będzie tak naprawdę funkcjonować do marca 1919 roku, kiedy to ofensywa generała Iwaszkiewicza już odblokuje Lwów i zaczną się walki o wyzwolenie całego obszaru Galicji, Małopolski Wschodniej, ale to będą walki długotrwałe i strona polska przeważy szale na swoją stronę dopiero, kiedy do walk na tym obszarze skieruje 2 dywizje z armii generała Hallera, które do Polski zostały sprowadzone wiosną 1919 roku. Dwie pierwsze dywizje, które do Polski trafiły, zostały skierowane pod Lwów i wtedy Polacy rozpoczęli generalną ofensywę w połowie maja 1919 roku, która zaczęła spychać Ukraińców w stronę Zbrucza. Ukraińcy jeszcze 8 czerwca przeprowadzili swoją kontrofensywę, którą Polacy zatrzymali po 3 tygodniach i 28 czerwca polskie oddziały definitywnie opanowały całą Małopolskę Wschodnią, porzekę Zbrucz, a ostatnie oddziały Armii Halickiej przeszły na prawy brzeg Zbrucza i połączyły się z oddziałami, które stacjonowały czy formowały się w tej wschodniej części Ukrainy, a definitywnie 16 lipca 1919 roku cała Małopolska Wschodnia została opanowana przez Polaków, natomiast rozwiązaniem tego konfliktu zawieszeniem tego konfliktu polsko-ukraińskiego w Małopolsce Wschodniej było porozumienie z kwietnia 1920 roku między Józefem Piłsudskim a atamanem Semenem Petlurą. Na mocy tego porozumienia Ukraińcy stali się naszymi sojusznikami w wojnie z Rosją bolszewicką, z taką perspektywą, że Ukraińcy mieli uzyskać swoje państwo na tych obszarach, na
na wschód od Zbrucza i tam miała powstać niepodległa Ukraina. Że się to nie stało, to jest całkiem inna historia, już nie będziemy o tym mówić. Natomiast teraz wróćmy do tych naszych cieszyniaków, jak oni się znaleźli pod Lwowem i jakie tam toczyli walki. Więc musimy zacząć od tego, że na Śląsku Cieszyńskim po opanowaniu, czy po dokonaniu przewrotu wojskowego w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku garnizon austriacki przestał być garnizonem austriackim, a zaczął być garnizonem polskim. I oddział Wojska Polskiego, który się zaczął tutaj formować, funkcjonował początkowo pod nazwą 31 Pułk Strzelców. Potem zmieniono jego nazwę na Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej, a ostatecznie 8 lutego 1919 roku będzie on funkcjonował pod nazwą 10 Pułk Piechoty. Oddziały formowane w Cieszynie stopniowo wypełniały się żołnierzami, były szkolone i najlepszy pododdział tego Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej został 8 stycznia 1919 roku wysłany jako ta odsiecz Lwowa. Dotarli ten oddział, to 3 Batalion 10 Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej. Jego liczebność możemy szacować tak na 500, na maksymalnie 600 żołnierzy. Zostali oni w ciągu 2 dni przetransportowani do Małopolski Wschodniej, wyładowani w Grudku Jagiellońskim i praktycznie zaraz z marszu zostali rzuceni do walki z Ukraińcami. Z Grudka Jagiellońskiego mieli się przebijać w stronę Lwowa, ale mówiąc szczerze, nie doszli daleko, bo w okolicach takiej miejscowości Lubień, czy Lubień Mały przede wszystkim, zostali przez Ukraińców zatrzymani i prawie przez 2 miesiące walczyli praktycznie jako taka osamotniona reduta, do której uzupełnienia, zapasy, amunicja, żywność była dostarczana tylko nocami, kiedy można się było od północy do tego Lubienia, że tak powiem, przedostać. Natomiast 2 miesiące ci żołnierze walczyli z przewagą Ukraińców w bardzo ciężkich warunkach, bo to była zima i to jest teren górzysty, trudne warunki, zalesiony. Były to ciężkie warunki. Dowódcą tego polskiego oddziału, tego 3 Batalionu Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej był major Emil Stroński, o którym bym jeszcze potem kilka słów postarał się powiedzieć. Nie był to Cieszyniak, był to człowiek urodzony w Małopolsce Wschodniej, w Stryju, ale jako, że był to zawodowy oficer armii austro-węgierskiej, więc służył on w różnych garnizonach dawnej monarchii austro-węgierskiej, uczestniczył w I wojnie światowej, a właśnie od 1918 roku był dowódcą batalionu w Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej. Żołnierze cieszyniacy uczestniczyli w dalszych walkach już po tej ofensywie. Pierwsze z marca 1919 roku, kiedy udało się w ramach ofensywy generała Iwaszkiewicza doprowadzić do tego, że już ten Lubień został odblokowany i nie była to już taka obrona reduty otoczonej ze wszystkich stron Ukraińcami, ale w dalszym ciągu była to walka frontowa. Natomiast główna polska ofensywa, która zaczęła się 15 maja 1919 roku dla 10 Pułku oznaczała atak w pierwszym rzędzie na miejscowości o nazwie Porzecze. To były takie 3 wioski określane różnymi przymiotnikami.
My to możemy sobie uogólnić, że to były przełamanie frontu pod miejscowością Porzecze, która doprowadziła do tego, że 10. Pułk Piechoty zaatakował i zdobył miejscowość Liliatyn. To było duże osiągnięcie. I dalsze walki kierowały pułk w stronę Tarnopola. 10. Pułk próbował zdobyć Tarnopol, ale to się nie udało. I w tym momencie, to był już początek czerwca 19 roku, kiedy to Ukraińcy z kolei rozpoczęli swoją kontrofensywę, Polacy się musieli zacząć cofać i walczyli między innymi właśnie nad rzeką Seret. I tam w następnym etapie obsadzili pasmo wzgórz, które jest określane nazwą Gołogóry. Część tych wzniesień ma charakter odkryty, natomiast część jest zalesiona. Polacy czy Cieszyniacy bronili akurat tej części, która była rzeczywiście odkryta i walczyli w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ Ukraińcy mieli wielokrotną przewagę nad Polakami, a przełamanie tej linii obrony na Gołogórach mogło doprowadzić do podejścia oddziałów ukraińskich pod Slam Lwów, a nawet zdobyciem tego miasta, więc to była strategiczna linia obrony dla Lwowa. I końcem czerwca bardzo ciężkie walki w obronie tej linii frontu właśnie na Gołogórach stoczył 10. Pułk, poniósł tam bardzo duże straty, a że to była jedna z najważniejszych bitew w ogóle w historii tego pułku, to świadczy to, że 27 czerwca, który był takim decydującym momentem tych walk o Gołogóry, i stał się dniem święta pułkowego 10. Pułku Piechoty. Potem się zaczęła już ostatnia polska ofensywa w Galicji Wschodniej, która doprowadziła do zakończenia tej wojny. Dla Cieszyniaków w 10. Pułku były to walki o Zbaraż, który został przez nich zdobyty. Więc tak się kończą walki Cieszyniaków w Galicji, w Małopolsce Wschodniej. Wypadałoby w tym miejscu powiedzieć, jakie były straty. Niestety nie wiemy tego zbyt dobrze, ponieważ z jednej strony wykaz strat 10. Pułku Piechoty obejmuje cały okres walk o granicę i podaje on 145 żołnierzy i oficerów, którzy zginęli w walkach o granicę Rzeczpospolitej. I musimy zrobić zastrzeżenie, że oczywiście większość z nich zginęła jednak w walkach z bolszewikami od sierpnia 1919 roku i cały rok 1920. I to jest jedno zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie, które musimy zrobić, to ta liczba 145 poległych. To nie jest pełny wykaz strat. To są straty tych, których znamy z imienia i nazwiska, którzy zginęli i którzy zostali tam zapisani w jakichś wykazach, które niestety są mocno niekompletne. I wiemy, że tych żołnierzy, którzy zginęli w tych walkach, było znacznie więcej, ale niestety nie znamy ich nazwisk. Teraz bym chciał powiedzieć o paru takich postaciach związanych z 10. Pułkiem, z Cieszyniakach, którzy tam walczyli. Więc też chyba kilka z nich właśnie Pan opisał, tak? I tam część udało się dotrzeć do części opisów tych czynów heroicznych, których tam dokonywali. To czasami to się czyta jak powieść taką przygodową. Tak, bardzo, bardzo ciekawe są te opisy czynów, za które byli przedstawieni do odznaczenia orderem Virtuti Militari.
ponieważ no, ten język dla nas już troszkę archaiczny sprzed 100 lat jest często językiem takim trochę sienkiewiczowskim. Jak Państwo tutaj słuchali tych nazw, które wymieniałem, o które się toczyły walki w tej Małopolsce Wschodniej, to nam to w ogóle tak pachnie Sienkiewiczem trochę, ten Zbaraż przede wszystkim, ale dla tego pokolenia, które tam walczyło, to te związki z Sienkiewiczem w ogóle, z trylogią są bardzo silne. Oni, musimy pamiętać, że oni byli wychowani na trylogii. Ten patriotyzm Polski początku XX wieku był kształtowany właśnie przez literaturę i tutaj w dużej mierze właśnie przez Sienkiewicza, więc ci chłopcy, którzy poszli walczyć o Lwów i polskość Kresów Wschodnich, no to byli ludzie wychowani właśnie na trylogii. I miejmy tą świadomość także tego, że dla Cieszyniaków związki z Lwowem, z Kresami Wschodnimi były czymś ważnym, ponieważ Cieszyniacy czuli taki dług wdzięczności dla Polaków z innych ziem polskich, którzy w czasach przed 1918 roku mocno wspierali działalność polską na Śląsku Cieszyńskim i ten Lwów był takim miejscem troszkę szczególnym, bo to zawsze było takie podkreślane, że te Kresy Wschodnie i Kresy Zachodnie, one siebie w jakiś sposób rozumieją swoje problemy i wspierają się. I to, że ci Cieszyniacy poszli walczyć po Lwów, to było takie danie świadectwa z jednej strony właśnie tych związków z polskością, z innymi, z Polakami żyjącymi na innych ziemiach polskich, ale z drugiej strony właśnie taką spłatą długu dla tych Polaków, którzy wspierali polskość na Śląsku Cieszyńskim przed 1918 rokiem. Ja bym może tak Państwu chciał bardzo nietypowo przeczytać jeden fragment, bo nie będę czytał opisu czynu kogoś, kto jest znany, kto ma tutaj w tej książce dość rozbudowany opis czynu. Chciałbym Państwu przeczytać opis dokonania żołnierza, o którym nic nie wiemy. Wiemy, że prawdopodobnie był mieszkańcem Śląska Cieszyńskiego, ponieważ został w listopadzie 1919 roku zwolniony z 10 Pułku Piechoty i odesłany na Śląsk Cieszyński do działalności przygotowania plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim. No, to świadczy o tym, że on był związany ze Śląskiem Cieszyńskim, miejscem urodzenia albo zamieszkania przed 1918 rokiem, ale nie znamy żadnych jego danych. To jest Franciszek Korbas. Jego opis, jego czynu, za który został przedstawiony do odznaczenia orderem Virtuti Militari, został tym odznaczeniem uhonorowany, jest taki. Żołnierz z krwi i kości, karny, oddany służbie, którą gorliwie pełnił jako ordynans baonowy. Tak przy obronie Lubienia Małego, jak i w pierwszej i drugiej ofensywie wyróżnił się niepospolitą odwagą, zaciętością w walce. Szczególnie odznaczył się przy zdobywaniu Porzecza Lubienieckiego, Porzecza Grunt i Porzecza Nadwórnego, gdzie pod gradem kul z narażeniem własnego życia wyniósł ciężko rannego podporucznika Koczwarę z pola walki. Następnie zaś zwłoki świętej pamięci majora Strońskiego, ówczesnego dowódcę baonu, spod palącej się chaty, nie zezwalając zwłokom zgorzeć. W ataku pod Iłowem 22 maja 1919 roku, gdzie z garstką żołnierzy rozbił pluton Ukraińców, oraz w ataku pod Borowicą Małą, gdzie w walce na bagnety położył czterech bolszewików, to już jest ten dalszy okres walk po zakończeniu wojny z Ukraińcami, i zdobył wóz pełen cennego materiału wojennego. To są opisy, za którego przedstawiono do tego odznaczenia. I dlaczego Państwu akurat pozwalam sobie czytać opis czynu kogoś, kto jest nieznany? Żeby Państwu pokazać, jaki my mamy dług wdzięczności i potrzebę zagłębiania się w tą pamięć historyczną, żeby takie informacje odnajdywać i tych ludzi zupełnie zapomnianych, którzy nie mają
miejsca urodzenia, nie mają daty urodzenia i daty śmierci. Takich postaci ciągle trzeba w historii szukać, wyszukiwać i próbować ich zwrócić historii. Dowódca 3 batalionu, o którym tutaj wspominałem, major Stroński, tak jak Państwu już zacząłem mówić, pochodził z Małopolski Wschodniej, ale związał się ze Śląskiem Cieszyńskim i jest w Cieszynie pochowany, ponieważ jego małżonka w Cieszynie mieszkała i doprowadziła do tego, że jego zwłoki z Małopolski Wschodniej zostały sprowadzone do Cieszyna i zostały tutaj pochowane. Czy ktoś wie, że taki bohater jest gdzieś w Cieszynie pochowany? Pewnie nie ma już jego grobu. To małżeństwo było bezdzietne, więc prawdopodobnie grób też już nie istnieje. Ale my jako Cieszyniacy nie mamy świadomości, że ktoś taki żył, komu jesteśmy coś wdzięczni z naszej, w naszej pamięci i wspomnienia przynajmniej. A żeby tak zakończyć o tych Cieszyniakach, którzy walcząc w obronie Lubienia Małego przeżywali pewnie duchowe katusze, bo tam walczyli o Polskę, jednocześnie w tym samym czasie dochodziły do nich informacje, że przecież na Śląsku Cieszyńskim walczy się o Polskę i o to, żeby Śląsk Cieszyński był przy Polsce. 23 stycznia 19 roku zaczął się najazd czeski na Śląsk Cieszyński, więc jakie musiały być przeżycia tych żołnierzy, którzy walczyli z Ukraińcami pod Lwowem, nie mogli pomóc swojej ziemi rodzinnej. To było coś, co na pewno gdzieś się tam w ich psychice zapisało, a jednocześnie spójrzmy na to w ten sposób, że oni nie przerwali tego swojego wysiłku walki o Polskę w tym innym miejscu niż ich kraj rodzinny, ale tym bardziej dawali wiele przykładów męstwa, właśnie poświęcając się dla Polski, ginąc za Polskę czasami, właśnie w miejscach bardzo odległych od ich ziemi rodzinnej. I tutaj jeszcze też warto, panie Stefanie, może powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, jak zresztą sam pan też wyliczał, w tej wojnie polsko-ukraińskiej, w wojnie polsko-bolszewickiej na może kilka tysięcy osób, przynajmniej 1000 to byli ochotnicy, tak? To byli ludzie, którzy wcale nie musieli iść na tą wojnę, którzy mogli jakby wieść w sumie spokojne życie, przynajmniej w miarę spokojne, gdzieś tutaj w swojej rodzinnej miejscowości, a gdzieś tam wybierali tą tułaczkę, więc jak gdyby to też i wtedy chyba już było duże świadectwo jak gdyby z ich strony i dla właśnie im współczesnych ludzi i w sumie też to jest dla nas jakby takie ciekawe wskazanie, że ten Śląsk Cieszyński, gdzie Polski nie było tam ponad 600 lat, jak gdyby mimo wszystko wydał tych kilkaset osób, które w tamtym czasie było gotowe narażać się, tak, za ideały jakieś. Tak, musimy sobie to mocno podkreślać, że właściwie służba wojskowa Cieszyniaków i w wojnie polsko-ukraińskiej i potem w walkach z bolszewikami przez długi czas była służbą ochotniczą. W 1918 roku, kiedy powstawał Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej, zaciąg do szeregów Wojska Polskiego był ochotniczy. Nie było przymusu w rodzaju mobilizacji, że mężczyźni w określonym wieku musieli znaleźć się w wojsku. Był to zaciąg ochotniczy. I ci, którzy poszli pod Lwów, to byli ochotnicy. Potem, gdy się zaczęła wojna z bolszewikami, a dla żołnierzy 10 Pułku, ona się zaczyna w sierpniu 1919 roku, no to te początkowe walki z bolszewikami, no to jest kontynuacja służby tych, którzy byli w 10 Pułku Piechoty. Potem w listopadzie 1919 roku
zdecydowana większość mieszkańców Śląska Cieszyńskiego jest zwolniona ze służby w Wojsku Polskim i odesłana na Śląsk Cieszyński do przygotowania czy do uczestnictwa w plebiscycie. No jest to konsekwencja tego, że Ententa uznała Śląsk Cieszyński za obszar, na którym ma być przeprowadzony plebiscyt, w związku z tym jakby jego losy przynależności państwowej nie zostały rozstrzygnięte, więc żadna też ze stron nie mogła sobie uzurpować prawa do poboru na tym obszarze. No a oczywiście ci żołnierze byli potrzebni do przygotowania tego plebiscytu, bo to byli w dużej mierze działacze polscy w cywilu, bo to przecież w większości nie byli żołnierze zawodowi, tylko cywile, którzy tylko z racji tego, że akurat toczyła się wojna, znaleźli się w szeregach i często to byli najbardziej aktywni działacze polscy, więc oni byli potrzebni do działania na rzecz polskości na Śląsku Cieszyńskim. I część Polaków ze Śląska Cieszyńskiego dobrowolnie jakby zrezygnowała z tej działalności plebiscytowej czy działalności w tajnej organizacji wojskowej na Śląsku Cieszyńskim na rzecz służby w mundurze i walki o Polskę dalej w szeregach Wojska Polskiego na froncie wschodnim, przeciwko bolszewikom. Natomiast po rozstrzygnięciu sprawy Śląska Cieszyńskiego, czyli po 28 lipca 1920 roku, bardzo szybko jest sformowany Batalion Ochotniczy Ziemi Cieszyńskiej, który sierpień 1920 roku, to zdajemy sobie sprawę, że to jest ten najtrudniejszy moment odradzającej się Polski po czasach zaborów, bo to jest moment, kiedy bolszewicy dochodzą pod Warszawę, więc w tym momencie, że tak powiem, każdy żołnierz był na wagę złota, w związku z tym cieszyniacy, pomimo tego wielkiego zawodu, jakim był podział Śląska Cieszyńskiego i rozmiary tego podziału, czy forma tego podziału Śląska Cieszyńskiego, zgłaszają się do tej służby walki dalszej o istnienie państwa polskiego i ten Batalion Ochotniczy Ziemi Cieszyńskiej zostanie włączony do 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. O tym powiemy sobie prawdopodobnie w innym odcinku, ale w ogóle cieszyniacy dopiero na większej liczbie do walki z bolszewikami zgłoszą się, czy zostaną powołani dopiero od sierpnia 1920 roku. No to także o tym pewnie innym razem. Więc jeszcze sobie pozwolę przywołać fragment pamiętnika Alojzego Nowoka, który był uczestnikiem tych wydarzeń właśnie walk pod Lwowem, który jako wówczas 20-latek właśnie pełen ideałów zgłosił się na ochotnika w roku 18 do Wojska Polskiego i znowu na ochotnika jak gdyby zgłosił się do wyjazdu pod Lwów. I notabene właśnie ten trzeci batalion, to zdaje się, to była elita, tak? To byli najlepsi. Tak, to była najlepsza, najlepiej wyszkolona część Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej. Ten najlepszy batalion wysłaliśmy pod Lwów. I jakby to było trochę też okazało się takim poświęceniem, tak? Bo jak gdyby zabrakło go tutaj w czasie tej wojny z Czechami. Więc Nowak, Alojzy Nowok, pisze między innymi tak o pierwszej bitwie, to było zaraz, tak jak pan mówi, po wyładowaniu prawie z wagonów 12 stycznia 1919 roku, kiedy atakowano Kiernicę koło Gródka Jagiellońskiego, około chyba 30 km od Lwowa. Także pisał tak Nowok. Mocno i głęboko utkwił mi w pamięci ten chrzest bojowy w zmartwychwstałej Polsce, to starcie w Kiernicy. Pamiętam wciąż każde drgnienie nerwów i serca w tym boju. Chodziło przecież o dochowanie wierności przysiędze, którą tak uroczyście składałem w sztubackiej konspiracji na zbiórce nad Olzą w Cieszynie. Byłem dumny z tego, że nareszcie mogłem walczyć o prawdziwą niepodległość Polski.
I dalej jest opis szczegółowy tych walk i pisze: wszyscy żołnierze mego plutonu dobrze i sumiennie spełnili wówczas swój żołnierski obowiązek. A szeregowiec Janek Tomala, który rzucił się z granatami w ręku na nieprzyjacielski kulomiot, był prawdziwym bohaterem. Poświęcił się dla nas wszystkich z plutonu. I dalej pisał: groby dla poległych w tej bitwie Polaków i Ukraińców zostały wykopane pod unicką cerkwią w Kiernicy. Zostali pochowani blisko siebie. Wszyscy byli już tam, gdzie nie ma już zabijania, gdzie nie ma już krwawych sporów o graniczne powiaty oraz o graniczne miedze. Wszyscy polegli Polacy byli z okolic Cieszyna. Z mego plutonu spoczywają we wspólnej mogile w Kiernicy Tomala, Sitek, Cieślar i Sikora. Odpoczywają na wieki tak daleko od Śląska. Niech im ta piękna ziemia kresowa, ziemia lwowska, użyźniona tak obficie ich krwią i krwią jeszcze wielu innych poległych na niej Ślązaków spod Cieszyna, lekką będzie. Niech odpoczywają w wiecznym pokoju. Jeszcze można dodać, że oczywiście też takim symbolem, oprócz tych orląt lwowskich, o których pamiętamy, ten najmłodszy, który zginął w obronie Lwowa, to był 9-letni chłopak. A drugim takim symbolem właśnie tej obrony Lwowa jest cmentarz orląt lwowskich, czy w ogóle cmentarz obrońców Lwowa, gdzie jest pochowanych ponad 3000 żołnierzy. I tych 600, którzy zginęli w walkach o sam Lwów i tych, którzy zginęli w walkach w Małopolsce Wschodniej. I na tym cmentarzu obrońców lwowskich także są pochowani żołnierze 10. Pułku Piechoty, ale są pochowani oczywiście w różnych innych miejscach. Prawdopodobnie do dzisiejszego czasu, dzisiejszego dnia już większość tych mogił w ogóle nie istnieje, bo sam cmentarz Orląt przecież miał być zniszczony jako ten symbol polskości na tamtych ziemiach. No i pamiętajmy, że właśnie ten żołnierz, który jest pochowany w Warszawie w grobie nieznanego żołnierza, to jest właśnie jeden z żołnierzy nieznanych, których pochowano na cmentarzu Orląt Lwowskich. I jego zwłoki zostały w 1925 roku przewiezione do Warszawy i właśnie pochowane w grobie nieznanego żołnierza, więc... Jest jakaś szansa, że to jest jakiś Ślązak, tak? Cieszyniak. No, myślę, że jest mała szansa na to, żeby to był Cieszyniak, ale nie można tego wykluczyć, tak? Myślę, że Cieszyniacy, którzy są pochowani na cmentarzu Orląt Lwowskich, to są przede wszystkim ci, którzy zostali ranni i zmarli w lwowskich szpitalach z ran, a oni będą raczej znani z imienia i nazwiska. Ale nie można tego wykluczyć, że to może być Cieszyniak. Zresztą to nie chodzi o to, żeby tutaj przypisywać sobie jakieś, na siłę jakieś zasługi, bo ta symbolika nieznanego żołnierza właśnie polega na tym, że czcimy, oddajemy cześć wszystkim nieznanym żołnierzom, także tym najbardziej zapomnianym i tym, o których zupełnie nic nie wiemy. I to jest idea tego grobu najważniejsza, tak? Żeby pamiętać o tych, o których bliscy nie mają żadnej informacji, nie wiedzą, gdzie poległ, czy na pewno poległ. Więc to jest taka wielka symbolika, którą czują najbardziej ci, którzy mają kogoś takiego, kogo fizycznie nie mogą... Stracili... Tak, nie mogą uczcić jakby do... Jest chociażby jego tak, grób, tak? Tak. I w sumie trochę też taki cel przyświeca właśnie nam, przypominając tych bohaterów sprzed 100 lat. Duchowo ich uhonorować i odkurzyć z niepamięci historii, bo zasługują na to. Nie? Ich życie nie było banalnie przeżyte. Oni, często ci ochotnicy, którzy tutaj ze Śląska Cieszyńskiego poszli walczyć, byli chłopcami, którzy walcząc właśnie z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej nie mieli jeszcze 18 lat. No i tacy właśnie ludzie u progu swojego życia no, ginęli, tak? Albo przynajmniej
cierpieli za ideały jakieś, tak? No, tu chcę powiedzieć, że jest bardzo wielu takich, którzy przez uczestnictwo w tych walkach straciło zdrowie, tak, że tak powiem, do tego stopnia, że jako ludzie 30-40-letni będą umierać na skutek tego, co się kiedyś określało jako trudy wojenne, których doświadczyli. No bo takie walki właśnie w zimie, w styczniu, lutym, marcu, no to się kończą odmrożeniami, kończą się zapaleniem płuc i takimi schorzeniami, no które gruźlicą, które ich doprowadziły do tego, że ich życie nigdy nie było takie, jakie by mogło być, gdyby nie było wojny. Tak? I oni w zasadzie nigdy się nie skarżyli, że to swoje życie mieli takie, jakie mieli, że to jest konsekwencja tego, że oni w to życie poświęcili jakiejś sprawie swojej ojczyzny, no ideałom ogólnie rzecz to ujmując. Jest to takie zupełnie inne od dzisiejszego podejścia do tego, jak ludzie chcą sobie układać życie i czego od tego życia swojego oczekują. I jest to pewnie jedna z przyczyn, która leży u podstaw tego, że my nie rozumiemy ludzi tamtej epoki. Oni są dla nas niezrozumiali, ale czasami są, my tego tak nie nazwiemy, ale oni są dla nas wyrzutem sumienia tego, że dla nich te wartości były czymś, za co warto oddać życie, a my no nie umiemy się kierować aż takim poświęceniem w podejściu do swojej przyszłości, swojej rodziny, także czasami, no bo to było tak, że przecież umierali ludzie, którzy mieli własne rodziny albo byli nadzieją rodziców na to, że im zapewnią godną starość. Są takie opisy właśnie, że matka opłakuje syna, który zginął na wojnie, a ona liczyła na to, że on w jej starości się nią będzie opiekował, a została sama. No i takie wspomnienia, czasami bolesne, nawet właśnie w korespondencji do kapituły Virtuti Militari są takie bolesne listy, kiedy na przykład matka się pyta, czy może liczyć na jakąś rentę wdowią, czy no, per analogiam, tak, że po tym zmarłym, poległym synie, i ta kapituła musi jej odpisać, że jej nie przysługuje, bo po prostu nie ma takiego przepisu, który by jej to gwarantował. No i nie ma czegoś takiego, że ci ludzie wyrzucają, że w takim razie dlaczego on za tą Polskę umierał. Nie, ci ludzie się z tym godzą, no i żyją tylko tym swoim bólem, tak. Są takie straszne zapisy do dzisiejszego dnia, tylko że niestety no, tego się nie da upowszechnić, bo jakby to ludzie zaczęli czytać, to by byli przerażeni tym, ile trzeba było zapłacić, jaką cenę było trzeba zapłacić za to, żeby Polska istniała, a to większość ludzi nie budowałoby, tylko byłoby czymś, co by ich przerażało, tak? Że takie poświęcenia były potrzebne. Czyli było pokolenie, które zapłaciło wysoką cenę za swoje ideały, ale też jakby z myślą o pewnej o wspólnocie, tak? O społeczeństwie, o swojej małej i dużej ojczyźnie. I w sumie chociażby dlatego właśnie winniśmy im pamięć. Także bardzo dziękuję Panie Stefanie za spotkanie i przypomnienie tych ważnych wydarzeń sprzed wieku i może chociażby w niewielkim stopniu przyczynimy się do tego, żeby jeszcze ta pamięć o tych wydarzeniach żyła. Bardzo Państwu dziękujemy, bardzo Panu dziękuję.